Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Szybki i fajny newsik dla kibiców polskiego boksu kobiecego. Mistrzyni WBO kategorii superpiórkowej Ewa Brodnicka podpisała kontrakt na kopromocję z brytyjską grupą Matchroom Boxing z wielką grupą kierowaną przez samego Ediego Herna. Także żarty się skończyły, czas na wielki sport w wykonaniu Ewy Brodnickiej. Jak do tej pory wyglądała kariera Ewy Brodnickiej, to chyba każdy uważny kibic polskiego boksu zawodowego wie doskonale, co prawda Ewa dzierży ten mistrzowski pas WB, ale w boksie kobiecym wywalczyć Mistrzostwo Świata nie jest wcale tak trudno. trudno. Trzeba sobie tylko wybrać odpowiednią federację i odpowiednią kategorię wagową. Było też dużo zastrzeżeń, jeśli chodzi o poziom rywalek Ewy. Większość no, była po prostu e, słaba. Jeśli trafiły się te mocniejsze, to zdarzały się też kontrowersyjne werdykty. Dużo złego, mówi. Mówiło się też na temat stylu boksowania Ewy, tak, ale Ewy prosty, Clinch, Clinch, no i wygrana na punkty. Natomiast no, teraz przyszedł czas już prawdziwej weryfikacji sportowej, bo wiele wskazuje na to, że kolejny pojedynek Ewy będzie walką unifikacyjną. Ewa prawdopodobnie stanie naprzeciw zwyciężczyni piątkowego starcia o tytuł WBC, w którym skrzyżują rękawice Terry Harper i Natasha Jonas. Ta walka do obejrzenia w TVP Sport już jutro transmisja z kolejnej ogródkowej gali Diego Herna, no i Jonas albo Harper, prawdopodobnie będzie to jednak Harper stanie w następnym występie naprzeciw Ewy Brodnickiej, kiedy mogłoby do tej walki dojść i tu jest kolejny ciekawy wątek, bo nie jest wykluczone, że Brodnicka ze zwyciężczynią starcia Harper-Jonas zaboksuje na undercardzie gali, której główną atrakcją będzie Bój o trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej pomiędzy Antonem Joszą i Kubratem. Pół wcześniej Eddie Hearn mówił, że być może na tej gali dojdzie do starcia o pas z WBO pomiędzy. Krzyżkiem Głowackim i Lorensem Okoli. Być może zobaczymy na tej gali także i Ewę Brodnicką. Także mielibyśmy dwa pojedynki na tej wielkiej, prestiżowej gali. No ale jeszcze musimy z tymi wszystkimi ogłoszeniami poczekać Sytuacja jeśli chodzi o pandemię. Jest dynamiczna, no, ale w każdym razie fajny news. Ewa Brodnicka w meczu boxing, no i w perspektywie konfrontacja unifikacyjna o dwa mistrzowskie pasy. No i duża, duża weryfikacja sportowa. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.